Czy patrząc nieraz na swoje życie, miałeś wrażenie, że zachowujesz się jak faryzeusz? Że właśnie jesteś takim faryzeuszem? Chciałbym cię uspokoić. I tak by cię w poczet faryzeuszów nie przyjęli. Dzisiaj słowo faryzeusz to synonim hipokryty obudnika jednak musimy zdawać sobie z tego sprawę że w czasach pana Jezusa w ten sposób to nie wyglądało faryzeusze to była grupa ludzi którzy Wyróżniali się wręcz swoją pobożnością. To były pewne wzorce moralne i religijne. Gdy otwieramy Nowy Testament albo inne pozabiblijne źródła, dowiadujemy się, że faryzeusze prowadzili bogate życie modlitewne. Oni naprawdę długo potrafili się modlić. Znali całą torę na pamięć, czyli pięć pierwszych ksiąg w Biblii i z pewnością wiele innych. Fragmentów na pamięć. Czytamy o tym, że oni dwa dni w ciągu tygodnia pościli, we wtorki i czwartki. Byli o samej wodzie. Zobaczcie ich wielkie poświęcenie. W Jezus w Ewangelii Mateusza w 23 rozdziale powiedział, że oni byli tak skrupulatni oddawaniu, w oddawaniu dziesięciny, czyli jednej dziesiątej swoich dochodów, że nawet jak im jakiś Koper czy mięta urosły w ogródku, to nawet z tego rozliczali się z Panem Bogiem. Dowiadujemy się również, że byli w stanie przemierzyć cały świat, żeby jednego współwyznawcę jakby zdobyć. Więc mieli to zaangażowanie misyjne. Gdy wymieniam te cechy, zaczynasz rozumieć, dlaczego prawdopodobnie nie przyjęliby Cię, do swojego grona, ponieważ naprawdę wyróżniali się bardzo wysokimi standardami religijnymi i moralnymi. Jednak, gdy czytamy Ewangelię Mateusza na piątym rozdziale i tam, z, gdzie znajdujemy kazanie, właśnie na górze, to Jezus powiedział takie oto słowa. Czytam werset 20. Albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza. Nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebios. Ha, coś niesamowitego. Można zadać sobie pytanie, że skoro sprawiedliwość faryzeuszy, o której już sobie coś powiedzieliśmy, jest niewystarczająca, żeby wejść do królestwa niebios, to kto w takim razie może się tam znaleźć. To ile trzeba znać Biblii na pamięć, ile, jak długo trzeba się modlić, ile trzeba pościć, jak bardzo trzeba ewangelizować, żeby wejść do nieba. Pan Jezus tymi słowami rozgromił cały system. Jednak gdy czytamy Ewangelię Mateusza, właśnie to kazanie na górze, dowiadujemy się, o co tak naprawdę Panu Jezusowi chodziło. Ponieważ częstokroć Jezus wyrzucał faryzeuszom Właśnie tą obudę, z tego dzisiaj właśnie faryzeusz to synonim obudnika, hipokryty. I jakby Jezus mówił, że na zewnątrz te wszystkie formy są zachowywane, ale brakuje. Czegoś w środku. I to jest w ogóle bardzo ciekawe, że w tym samym, jakby, fragmencie w wersecie 17, 5 rozdziału czytamy. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Ten fragment można rozumieć na kilka sposobów, ale dzisiaj chciałbym zwrócić Waszą uwagę na to, że jakby Jezus przyszedł, aby wypełnić tą formę. Bo zwróćcie uwagę, posłużę się przykładem butelki. Jakkolwiek butelka, nie byłaby piękna ta forma nie byłaby piękna jeżeli ona nie jest wypełniona właściwym napojem płynem to w takim razie w pewien sposób nie spełnia swojego zadania bo butelka jest po to żeby z niej Pić. I tak samo również religijność. Jeżeli religijność nie jest wypełniona właściwymi motywacjami, to w zasadzie, o czym mówi Pan Jezus w kazaniu na górze, jeżeli nie jest wypełniona tym właściwym Duchem, Duchem Bożym, to to wszystko jest bezużyteczne. Można chodzić do kościoła co tydzień, można śpiewać chrześcijańskie pieśni, można się modlić, można czytać Biblię, ale jeżeli to tylko forma to jest ona bezwartościowa. Pamiętacie te słowa, które zapisał apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 13 rozdziale: że chociażbym rozdał całe mienie swoje, chociażbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, tak? Jeżeli to nie byłoby wypełnione miłością, tą Bożą miłością, to wszystko jest bez znaczenia. Można mieć wiarę, można mieć e, niesamowite dary Ducha Świętego, ale jeżeli to nie jest wypełnione, to wszystko puste i na nic. Dlatego pan Jezus powiedział, że jeżeli wybieracie się do królestwa, to wasza sprawiedliwość musi być obfitsza niż uczonych w piśmie i faryzeuszów. Pamiętaj, żeby nie dać się nabrać na tą pułapkę religijnego życia. Jest ono oczywiście ważne, forma też jest ważna, ale głębia, ale ta, to wypełnienie. To jest to sedno. To jest to sedno, o którym Jezus mówi, do którego Jezus nas wzywa. Dlatego pozwalajmy się wypełniać każdego dnia duchowi świętemu, Jego miłości. Niech to przytulenie Boga właśnie wypełnia nas tą Jego miłością, abyśmy potrafili dzielić się i wyżywać ją w codziennym życiu. Niech Bóg Cię tym obficie błogosławi.